Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Slay the Spire. Trzeci akt w Daily Challenge'u. Próbuję odwiedzić najwięcej sklepów i ognisk, żeby upgrade'ować i usuwać karty. Widzę, że tutaj po zagraniu 10 kart dobierz kartę. To się kumuluje między walkami, to ciekawe. Mamy jeden ładunek butów. No, zobaczymy. A, klątwa dzwonu, właśnie, to trzeba usunąć. Okej, okay, duchowa forma. Ty. Mów do ręki, jak najbardziej. Alfa. I w sumie... to jest właśnie, kałamasz nam tutaj daje. To jest moc. Nie mam cudów, niestety. Lawina ciosów. Bicie pokłonów to umiejętność. Mantra i blok. Okej. Okay. Kosztuje 0. W sumie ta klątwa jest dosyć nieszkodliwa. A, nie można usunąć. No to... Swoją drogą. Mrok. Sfera ciemności. A, to. Nie chcę tego. On mi będzie dawał poparzenie. Jest duchowa forma. Kiedykolwiek w tej turze. No, myślę, że będzie. Blok U, magiczne ostrze. No cóż. Chyba nie powinienem był tego brać, bo pewnie nie będę go zagrywał. Hymn bitewny. Czy chce? No, być może chce. Pyk. No, to się nie opłaca grać, kiedy się ma mało energii. To jeszcze piorun kulisty. I kałamasz jeszcze się odpalił. Dobra. Starczy. Spoko. Osąd. Kreatywna. Crescendo. Nie, no chyba wezmę... A co to jest? Aha, konkluzja. Zróbmy uczenie maszynowe i... No i konkluzję w takim razie. 12 wszystkim. Spoko. Co się dzieje? Czy to jest limit kart? Chyba tak. Co to jest? Cud plus. O kurna, tutaj... Dwa energii. Na początku X tur. Ciekawe. Nie mam już tych eterycznych form, więc trzeba... Myślę, że walnę crescendo i po prostu zniszczymy go w tej turze. Czy mam tyle ataków? Nie, nie mam w ogóle ataków. Nieważne. No mam parę ataków. Dobra. Mam dwa ataki konkretnie. Nie wiem. Czyli tak, to by zadawało 8 obrażeń. Znaczy, zaraz. Dwukrotnie 4, dwukrotnie 8, czyli 16. Plus 12, 28. No nie zabije go to. Ale być może... To też jest atak. Spróbujemy. Mogę tego żałować. A, jeszcze lawina ciosów. No to spoko. Nie pożałuję raczej. No i jeszcze muszę mieć jeden energii, żeby zrobić to. Easy. Sterydy drugie. Dobra, trzeba je w końcu zużyć. Strumień. No za ciosem jest spoko. Taki darmowy atak, powiedzmy. No wiem, nie powinienem dodawać więcej kart do talii, bo moja duchowa forma się...
no, jest mniej prawdopodobne, że ją wylosuję. Z każdym krokiem w głąb krętych korytarzy czuję, że coraz bardziej gubię drogę. Drogie ściany zmieniają swoje położenie na moich oczach. Te szepty z tyłu głowy również nie pomagają. Mijając konstrukcję, którą na pewno widziałem wcześniej, zadaję sobie pytanie, czy nie popadam w obłęd. Muszę coś zrobić to prędko. Tak przecież mówią te szepty, a one nie kłamią, nie? Wiedziałem, że to będzie jakieś coś przykrego. Startowa niezagrywalna. Popadnij w obłęd. Czy dwie karty szaleństwa to jest dobra rzecz? Na czas walki zredukuj koszt losowej karty w ręce do zera. O kurde. To brzmi nieźle. Utrać 5 życia? Spoko. Easy. No nie chciałbym 2 max HP. Ale to jest, to są dwie dodatkowe karty. Nie. Nie chcę. Nie chcę też klątwy startowej. Tracę 2 max HP. Prawdopodobnie błąd, ale cóż. Kiedykolwiek zagram moc, to losowa inna karta kosztuje 0. Nieźle. Apteczka. Mogę zagrać karty stanu. No, czy jakieś poparzenia i inne takie. Kiedykolwiek przeciwnik zginie, dobierz kartę i energię. Przede wszystkim, proszę Państwa, losowa sfera, to jest niezłe. Ale przede wszystkim to usuwamy coś. Bo tłumacz. Co najmniej gram. I co najmniej mi się przydaje. No to jest atak, który zdaje obrażenia. Turbo bardzo rzadko gram, ale no może być. Chyba kreatywną wywalę, jakkolwiek mnie to boli. Nie jest upgrade'owana. Osąd w sumie rzadko gram. No, kreatywna, do widzenia. Przykro mi. Czy chcę kupić jakieś inne kart? Na pewno nie kupię. Niby losowa sfera. No. Nie. Chcę jakiś artefakt, jak już. Dobra. Ręka. Kiedy zagram moc, to coś tam kosztuje 0. Idziemy chyba dalej, tak jak idziemy. Potem może skoczymy tędy albo tędy, nie wiem. Oho. Tutaj Omega by się przydała. Tylko właśnie, do Omegi też mam, kurde, już za dużo mam kart. Duchowa forma, bo jest. Spoko. Mogę to mieć. Mogę to rzucić. Na pewno mów do ręki na kogoś. Tego, co ma najwięcej HP na przykład. Na pewno alfa. Boże. W sumie, czemu elektrodynamiki nie zagrałem? Nie wiem. 4 obrażenia. Dobra, bijemy tego, co mi daje blok. Jezus. Aha, to uschnięta gałąź tak działa. To jest ciekawe. Dobra, mogę równie dobrze to zagrać. Po zagraniu kart dobieramy kartę, więc warto grać karty. Jest uczenie maszynowe. I nie ma nic defensywnego. Ładnie. Czy ja to w ogóle przeżyję, takie rzeczy? O, wyciszenie kosztuje 0. Spoko. Modlitwa.
Dobra, co chcę zrobić? Czy chcę skupienie, znaczy absorpcję? Czy coś innego? Czy chcę go zaatakować i dostać trochę bloku na przykład? Myślę, że chcę dostać trochę bloku. Jakkolwiek mało. Chociaż to był błąd, bo to by mi dało 6 bloku, gdybym nie miał bloku. No. Po co ja wtasowuję jakieś karty? Nie, to błąd. Ajajaj. No. Nie jest najlepiej. Duchowa forma. Czy mamy, mamy turbo, więc mogę zagrać betę i tą drugą duchową formę. Drugie turbo. Ciekawe. Czy jest coś za rozmach? Dobierz dwie karty? Spoko. Czemu nie? Czy w ogóle mogę? Kolejna duchowa forma. Easy. No to ten turbo albo hologram. Mogę zaatakować i dostać blok. Dobra, chcę betę zagrać przede wszystkim. Więc tak zróbmy. Co tu się dzieje? Kolejny hologram. Te karty zostają w mojej talii. What the fuck? Czy chcę coś z tego? Może coś za zero? Bo nic innego nie będę za bardzo w stanie zrobić. Rozcięcie. O Jezus Maria. Miliardy kart. To dosyć ciekawe. Co tu się dzieje? No to Omega i ten umiera. Znaczy wszyscy umierają. Znaczy nie wiem, czy ten umrze. Umrze? Jak to jest z shieldem? Omega działa na końcu mojej tury, więc on nie umrze. Może umrze? Nie wiem. Źle zrobiłem, no nic. A jednak umrze. 20 obrażeń, to chyba lepsze niż 5 siły. Czy chcę coś dodać do ręki? Nie, nie chcę. Co, idziemy zgodnie z planem, myślę. Przydałby się poleczyć jakoś. Ale jak? Macki. No to... Patrzmy, co mamy. Ty, mów do ręki najpierw. I co? Hiperpromień. Utrać skupienie. No nie, to nie ma żadnego sensu. Na pewno alfa. Atak za 12. Czy jest coś bardziej ciekawego? Chyba nie. Mógłbym postawę spokoju zrobić. Okej. Zróbmy. Za wykluczenie dostanę. O Boże, ta gałąź jest niezła. Lawina ciosów. Dobra, zagrywamy wszystko, co mogę. Poza barierą, która będzie osłabiona. Skąd tą energię dostałem? Co tu się zadziało? 12 obrażeń. Teraz tak. Na szczęście mamy duchową formę. Za ciosem to wypadałoby atak zagrać, ale to nie będzie proste.
Mogę zagrać atak za ciosem i dwie duchowe formy. Czy jedną duchową formę? Dwie energii. Jedna, nie, to będzie... No nic, to zagram z chwila, tak. Zagram dwie duchowe formy. Jakkolwiek zyskasz blok. To byłoby dobre. Dobra. Co? Interesujące. Okej. Nie robię żadnego bloku, żeby dostać 6 bloków za darmo. Teraz. Duchowa forma. No, to trzeba dobrze kalkulować. Elektrodynamika. To chyba tutaj nic nie da. Znaczy dwie sfery gromu da. Więc DPS jakiś dodatkowy. Ale czy chcę? Czy wolę coś innego? Darmowy atak. Rozcięcie. Nieźle, nieźle. Prognoza, hologram będzie. Czy jest coś ciekawego? Czy mogę zobaczyć, co jest tam? Nie mogę teraz zobaczyć. Nie, nie chcę hologramu. Chcę coś lepszego. Turbo. Chyba nie ma po co turbo. Jeszcze mamy jedną turę po tym niewrażliwości, powiedzmy. No niestety beta... Beta jeszcze się nie wyrandomowała, więc trochę słabo. Rozmach. Forma gniewu. No nie. Osąd daje 30. To nie jest atak. No... Więc chyba nic. Za dużo mam kart, zdecydowanie. O, wreszcie cuda, dzięki! Dzięki, potrzebowałem tego. Uch. A gdzie jest kondensator w ogóle? W dupie. No fajnie, że cuda, ale akurat w tym momencie mnie to nie grzeje specjalnie. Zróbmy tak. Trochę bloku. Skoro mamy dużo cudów. Gdzie są bety? Wszystkie bety będą później. Siedem bloku, ok. Będzie duchowa forma, dobra. To wystarczy. Chyba rzucę uczenie maszynowe po prostu. On robi 16, dobrze, to nam niewiele zdziała. Niewiele zdziała? Coś tu nie pykło chyba. A, bo jeszcze 10 co turę, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Są dwie duchowe formy. O, wszystkie cuda chyba zużyję tutaj. FTL, co to jest? Bez sensu. Kolekcjoner. Lepsze cuda.
Omega go wykończy na szczęście. Zróbmy to. Chcę energię w następnej turze na przykład. Na wszelki wypadek. Zaraz on ma... No spoko, zejdzie poniżej 50. Duchowa forma działa. Beta i Omega. Interesujący pomysł. Spoko. Trollololo. Ha. Leczymy się. Jak to działa z tym leczeniem? A, pod koniec walki. No to spoko. Chaos. Zagraj trzy karty. No nie wiem. W sumie to może być niezłe. Wyrzucę tą siłę, bo coś... coś nie wiem. Hologram plus. Poparzenie. No chyba nie. Jesteśmy gdzie? Jesteśmy tu. Czy ja naprawdę mam 38 maksymalnych HP-ków? No to ulepszmy... Nie wiem co. Trzy sfery gromu. To jest dobre pytanie, co ja chcę ulepszyć. Dwa słabości. No wszystko co osłabia może być dobre. Wszystko co pozwala mi brać więcej kart na przykład. Co tu mi pozwala na branie kart? A co to daje? Zero. No niezłe. Ale postawa spokoju sama w sobie mi nic nie daje w tej chwili. Prawdę mówiąc, powinienem to wyrzucić. Bo wciąż nie mam tej karty, co daje blok w postawie spokoju. No, więc to jest bezużyteczne. Nie wiem, po co to grać. Co robi tu upgrade? Startowa. Nieźle. Myślę, że zacznę upgrade'ować te karty, żeby nie były eteryczne. Nie wiem, czy to ma sens. Być może. Ale i tak jest wykluczana, więc... nie jestem pewien, czy to ma sens. Dwa słabości. Zrobię tak. Mam jeszcze jeden ładunek butów. Mogę iść do ogniska tamtego, albo do sklepu. Przeskoczyć. W sklepie nie ma po co. Pójdźmy do ogniska. Też tu jest miniboss. Dobra, nie potrzebuję minibossa. Zróbmy tak. I ulepszmy. Co tu jeszcze osłabiało? To. Nie wiem, czy to dobry wybór, ale buty już nie działają. To musimy iść tak, jak idziemy teraz. Oho, 160 HP kontra 38, znaczy 25. Dobrze. No i to jest problem, jak na początku walki nie mam tych cudów. I się marnują karty. Czy mam jakąś energię? Zrobię to. Albo nie. Rzucę najpierw te duchowe formy na wszelki wypadek. Zobaczę, co mi to da. Nie chcę nic wtasowywać, kurde. Teraz zrobię to.
Co za karta teraz? Fart się gra. Chcę duchową formę, dziękuję bardzo. No, trzeba było mu do ręki zagrać, ale to mi dało energię na szczęście, dobrze. Jakaś sfera mrozu się zrobiła. Czy co, mów do ręki alfa? Chyba? W takim układzie? Tak mi się wydaje. I co? I więcej nie jestem w stanie. Czy chcę ciernie? Nie, no chyba damy radę. Nie wiem, czy damy radę, ale mam nadzieję, że damy radę. Zależy, czy uda mi się go szybko zabić. Piaski czasu, znam. No to forma. Żeby nie zmarnować i co? Ale to niewiele robi. Wyładuje to. Więcej kart byłoby dobre. Co to jest? Wszystkie karty kosztujące 0. Niezłe. Ale czy tam jest ich dużo? 2. No nie wiem, czy to się opłaca. Rozcięcie i fart. Myślę, że zrobię piorun. I uczenie maszynowe. To mi pozwoli szybciej do omegi i bety się dobrać. O, to jest darmowe? No to spoko. W takim przypadku duchowa forma jest następna. Ładnie. Mogę trzecie oko, ale nie muszę. Piorun zróbmy. Dobra. Myślę, że będzie dobrze. Chociaż wystarczy jedna zła tura i mogę umrzeć. Więc... Trochę ryzykowny ten build. Trochę. Delikatnie. Ale póki mam te formy, to... Właśnie. Muszę jak najszybciej przestali się przebijać, aż dostanę omegę. Na tym chyba to polega. Wciszenie mi nic nie daje. Hologram? Kurde, skąd mam tyle energii? Zróbmy hologram. Kurde, myślę, że mogę cud plus sobie dodać. To byłoby fajne. Co ja chcę sobie dodać? Myślę, że coś defensywnego. Lodowiec? To mi... Skąd ja mam lodowca? Kurde, te karty mi się wyrandomowały. To jest dziwne i one zostają w talii. Nie wiem, czy to mi się podoba. Do umieszczenia w ręce. Chwila. Mam jeden energii. Czy to mi coś da? No nie jest zbyt. Może bym chciał sferę mrozu? Myślę, że chciałbym sferę mrozu. Nie wiem. Jak się skończą te duchowe formy, to sfery mrozu będą spoko. Ekstra! Beta się marnuje! Okej. Tego nie przewidziałem. No to jesteśmy w dupie. Fuck. No to jesteśmy w dupie i to ostrej. Czy jestem w stanie coś wziąć z tego stosu odrzuconego? Tak, przy użyciu hologramu. Więc jest jeszcze szansa, być może, ale niewielka. Co ja tutaj mam? Nie mam dwóch hologramów. No nie, to jest dopiero gdzieś tam. Znaczy nie wiadomo. Fuck. No to może być źle.
Piaski kosztują 0. Jest to atak. Skąd dostałem energię z nunchaka? Zaraz, to są dwa piaski jakieś? What the fuck? Nie chcę wyciszenia, weź idź stąd. Za ciosem mi da darmowy atak w sumie. Kondensator. 20 obrażeń. Nie wiem. Teraz zagrywamy karty, bo możemy. Zagram to cholerne wyciszenie, bo już mnie wkurza. Dwie sfery mrozu, spoko. Lawina ciosów. No i chyba tyle. O Boże. Boziu, Boziu. Czy mam? Czy mam hologram? No nie mam. Co ja tu w ogóle mam? Crescendo. Mam duchową formę. Milion cudów. Wrażliwość mogę zrobić, ale cóż mi to da? Reaktywność. Właśnie, on zmienia zamiar. Ja w ogóle na to nie patrzyłem. No tutaj akurat nieważne, co zrobi. Wolałbym, żeby atakował. Myślę, że do Omegi to się nie doczekam. Coś tak czuję. Coś tak czuję, że się nie doczekam, więc po prostu skończmy turę. O nie, robi debuff jakiś. Nie chciałem tego w sumie. No, to był błąd. To był błąd. Bo to jest wrażliwość. No ale dobra. Przetrwamy, myślę. Przetrwamy. Czy jestem w stanie go zabić? Ciężko będzie z tym cholernym, z plastycznością. Więc osłabienie. 7 razy 3. Nie wiem. 16 lepiej, dobrze. Tyle jestem w stanie wytrzymać, myślę. 8 i 6 to jest 14. To jeszcze jakieś troszeczkę armora. Okej. Moja ręka jest pełna. To dobrze. Bo nic nie widzę. Czas się trochę cudów pozbyć może. 7 razy 3. Wypadałoby go zaatakować. Może zrobię piaski czasu. To się przebije przez ten armor. Za jednym zamachem. 16. Ok. Może zrobię elektrodynamikę. I co dalej? Nie wiem, czy chcę go atakować bardziej. Zobaczymy. To było niezłe nawet. Okej, 11 obrażeń, nic mi nie zrobisz. Czy osąd zadziała? Osąd ignoruje armor, no ma to sens. Raczej nie chcę żadnych kart, chociaż i tak, nie wiem, moja tutaj coś się stało. Za dużo kart nagle się zrobiło w tej talii. I jeszcze więcej się robi w trakcie gry. Więc strategia zaczyna być trochę niezdefiniowana.
na koniec siódmej tury dużo obrażeń, czyli taka omega jednorazowa. W sumie nie wiem, chyba nie ma sensu odpoczywać nawet, prawdę mówiąc, z taką ilością HP-ków. Pięć bloków, to jest kiepski upgrade. Chyba uczenie maszynowe na startową zrobię. A co to było? Aha, po prostu więcej obrażeń. No, chcę móc dobierać więcej kart. Gdzie byłem? Lewitująca ścieżka. Utrać złoto. Otrzymaj artefakt. W sumie nie mam dużo. Ale sklep niedługo. Mógłbym tam usunąć kartę. Ale cóż. Dawaj artefakt. Na początku każdej walki punkt słabości. Okej. Okay. Dobrze. Czy chcę ryzykować minibossa? Nie. Odpocznijmy. Niech raz zrobię coś bezpiecznego. Zmagnięcie szarfą plus dwa słabości. Nie, za dużo ataków. Tutaj nic nie zrobimy. Do widzenia. Chyba, że masz coś za darmo. Ha, ha, ha. Ale przynajmniej zobaczę jakieś artefakty może, których nie widziałem. Nośnik danych. Nice. Dodatkowe skupienie, to byłoby dobre. Wirus, jedna sfera ciemności. Też byłoby dobre. To może być niezłe. A zaraz, nie, to jest coś innego. Więcej kart. Super. Restart to coś nowego. Wszystkie karty do stosu rozgrywającego. Przetasowanie, no tak, okej. Okay. Przezorność, prognozuj 3. To jest moc. O kurde, niezła nawet. Szczególnie jakby miał jakieś efekty, które się triggerują przy prognozowaniu, czyli co turę. Dziękuję. Idziemy na minibossa? Czy nie? Tak. Czy to nie jest to, co mnie zabiło ostatnio? Może być tak? Co to jest pasożyt? What? Jeśli zostanie podmieniona lub usunięta, utruci 3 maksymalne hapeki. Co do cholery? To jest niebezpieczna walka. Myślę, że rzucę miksturę sobie. Myślę, że spróbujemy zabić któregoś tego. Chociaż ona pewnie będzie przywyzywać cały czas. Gedzino matka, masz. Osąd może zabić któregoś z nich. Spoko, 6 bloku, ok, zablokuję, spoko. To uczenie maszynowe, alfa. Chociaż omega, no, to no, już za dużo kart na takie coś. Słabość byłaby spoko, ale już nie mam, w sumie mogę to zrobić. Ale nie, chcę zabić jednego z nich. O, w sumie mogę zabić jednego z nich. Nieważne. Osądzik. Czyli zrobimy podmuch i barierę spary chyba, albo wytrwałość na przykład, albo nie, nie wiem, albo hologram, nie, muszę coś za zero rzucić, czyli podmuch i bariera spary, żeby im dołożyć słabości. Dobra, czyli pasożyta nie ruszam, do widzenia. Ona oczywiście przyzywa non-stop, więc jest świetnie. Ale jest duchowa forma, jest dobrze. Co dalej?
Namierzanie. Brzmi dobrze. To mi da blok. To mi da prognozę i jakieś tam rzeczy. Bariera spary. Dobra, jest to zerowy blok. Na wypadek, gdyby tam w następnej turze nie było duchowej formy. Nie zostanie. Co dalej? Myślę, że chcę tam z jedną sferę lodu. I w sumie piorun kulisty? Czy zagłada? Zróbmy zagładę. To ich trochę tam wykończy. W razie gdybym musiał ich zabić, mam też miksturę. Spoko. No, nie ma tutaj formy tej duchowej, ale tego mogę zabić spokojnie. Ok, a ona znowu przyzywa. Co to jest to? Namierzanie, aha. Przez jedną turę. Czy tak? Celuj w oczy i za ciosem trochę marnotrawstwo. Celuj w oczy, nie wiem, na nią dam. Ile to zadaje? 4 obrażeń, kurde. Czemu nie 5? To mi da darmowy atak. O, jest beta, co ja widzę. No to o, of course. Magiczne ostrze. To jest bezużyteczne w tej chwili, bo wtasowywanie... No dobra, do rozgrywającego, więc może nie jest aż tak bezużyteczne, ale nie, za dużo kart na takie rzeczy. Kondensator. I zabijemy tego. Czymkolwiek. Dobra. Koniec. O, jest Omega. Bardzo ładnie. Jest turbo. No, dobrze, dobrze. Jest... A, jest duchowa forma. No to, proszę państwa, pozamiatane. Czy chce coś jeszcze zagrywać? No nie wiem. Jej troszkę obrażeń zadajmy. Ale nawet nie ma sensu chyba turba odpalać. Ani bloku oczywiście w tej chwili. Ona pewnie będzie przyzywać teraz, dobrze. No to bardzo mnie to cieszy. Omega działa dla odmiany. Bufor. Crescendo. Obrażenia od ataków są podwojone tylko. Tak. Czyli Omega nie, nie działa. To może absorpcja. A jeszcze jedna duchowa forma. Spoko. Trzecie oko. Spoko. Trzecie oko, spoko. O, będą cuda. Wyciszenia nie chcę, jest bezużyteczne. No, może się udają zbić do 50, chyba nie. Moja ręka jest pełna. Masz magiczne ostrze. 9 razy 4. Do widzenia. Nieustający bączek. Gdy twoja ręka jest pusta, dobierz kartę. O Boże. Myślę, że było to warte zachodu. W ogóle chyba tutaj HP nie straciłem. Echo. Pierwsza zagrana karta jest dwukrotnie zagrywana. Restart. Aha, to to. Życzenie. Wybierz jedno. 6 pancerza, 3 siły złota. Ciekawe. Ale nie, za dużo kart. No to. Kujemy. I co by tu wykuć? To jest pytanie.
To jest ostatni boss. Trzy sfery gromu, crescendo, którego nie używam. Rozcięcie. Duchowe formy. Osąd, no 40. Nie głupie. Kondensator da mi więcej miejsc. Ale nie, to potrzebuje hologram. Nie, to tylko 5 bloków. Ale nie jest wykluczona. Myślę, że to jest istotne. Że nie jest wykluczona. To pozwoli mi potencjalnie dobrać jakąś odrzuconą kartę, której nie mogłem zagrać. No, zróbmy tak. No i jedziemy. O kurde, to ten. Ha, myślałem, że to ktoś inny, że ten, kogo ostatnio tam lałem. No dobrze. Jest duchowa forma. Jest impreza. Jest alfa. Na pewno mów do ręki. Zaraz. Każda moc daje mu siłę. Ale myślę, że to nie jest moc. Dobrze. To jest atak. Proszę bardzo. Chłód za zero. Za każdego przeciwnika. Niezły. Ale aż tyle sfer mrozu to chyba nie chcę. Nie jestem pewien. To nie jest moc, ale to jest dodatkowa karta w każdej turze. Potrzebuję tego, przykro mi. Jedna siła cię nie zbawi. No i właśnie bączek. Gdy ręka jest pusta, dobieraj kartę. Kurde, jakbym miał same zerowe karty, to mógłbym w nieskończoność grać. Zagram chyba to po prostu. Jedna sfera mrozu. Tylko kogo bić tutaj? Chyba ich. Nie wiem. Druga forma. Nice. No, nie chcę więcej mrożonych kulek. Chcę mieć jakiś DPS pasywny. No dobrze. Elektrodynamika. Być może. Jest duchowa forma. Sfera mrozu, dobierz kartę. Myślę, że elektrodynamikę zagram raz, a potem to. Tu jest beta, dobrze. Zagram chyba to. Bo to mi daje na całą walkę, więc pomoże tych zabić szybciej. Każde wyładowanie będzie ich kosić wszystkich. Co mi daje ten efekt, że karty zaczynają kosztować zero? Już nie wiem, nie ogarniam. To, kiedykolwiek zagram moc. A, czyli go zbuffowałem. No cóż. 10 wszystkim, jedna sfera ciemności? Myślę, że tak. Teraz co? To jest umiejętność. Sfera mrozu. Spoko. Chcę. Jeszcze możemy osłabić kogoś tam. Chociaż to... No, dwa punkty słabości. Czemu nie? On ma... Zwrot bloku. Tak. Aż się zakrztusiłem. To osłabię, nie wiem, jednego z kultystów. No, spoko. Mogę miksturą któregoś zabić. Być może. O, jest hologram. Są cuda. Hologram nie jest wykluczony. Czy chciałbym coś stąd? Konkluzja na wszystkich. Osąd mógłby kogoś zabić. Na przykład.
4 energii. Myślę, że zabiję jednego miksturą, a drugiego osądem. Tylko pytanie, czy on będzie ich przywoływał dalej. Zabiję tego, bo ten jest osłabiony. No, osłabiony tylko na tą rundę, ok. Myślę, że walnę hologram i wezmę osąd. I załatwię tego, żeby zredukować randomowość. Dobra, co dalej? Rozcięcie za zero. Turbo, więcej energii. Spoko, blok darmowy, jakiś tam atak. No i chyba zagram to wyciszenie, no bo chcę się go pozbyć. A za wykluczenie dostajemy kartę. Interesting. Nic mi to nie daje w tej chwili. Dobrze. Kondensatorek się przyda. Duchowa forma. I punkty nacisku. Podmuch. No, chcę kondensator, tak czy inaczej, no cóż, jakoś to przeżyję. To jest umiejętność, on tylko od mocy się buffuje. Dobra, kosztuje 0, więc czemu nie? Teraz ogień zaporowy, 6 za każdą sferę, czyli 18. Jasne? Jeszcze poosłabiało. Bardzo ładnie. Bariery nie ma sensu rzucać. Cuda niech zostaną. No gdzie jest moja beta? No, duchowe formy się kończą. Nie wiem, czy dam radę go zabić bez nich w sumie, a to nie jest szybka walka. Fuck, to była moc. No nic. Duchowa forma jest zero. No nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Co to jest to? Czy to mi da po prostu jedną energię? To nie jest dużo. Nic mi to nie da, ale to jest zagrana karta za darmo. Pasożyt. Skąd ja mam tego pasożyta, kuźwa? Splot. Dobrze. Lawina ciosów. Piorun kulisty. Trzecie oko. Beta wreszcie. Dziękuję. No nie wiem, czy to przetrwam, bo skończyły mi się moje defensywne karty, więc no, może być biednie. On mnie może w jednej turze zabić, jak dobrze pójdzie, na przykład w tej 7x4, what the fuck. A to jest jeszcze z osłabieniem. Naprawdę? Nie wiem, jak ja go mam niby zabić. Ciężko będzie to przeżyć. Nie przeżyję tego. No. Za dużo kart mam. Zmarnowałem wszystkie moje eteryczne formy duchowe. I tyle. Nie chcę używać mocy. To też jest moc. Kuźwa, no cóż. Może zrobić tak. Nie wiem. Nie podoba mi się to. Obcy wpływ.
Lawina. I tak, to będzie darmowy atak teraz. No, przynajmniej blok dostaje, okej. Okay, można tutaj coś kombinować w ten sposób, żeby jak najwięcej ataków mu dawać, żeby sobie bloku nabić. Muszę tak spróbować. No dobra, to jest umiejętność, możemy grać. Podwójne, to mi da blok popisowy. To jest jedyna karta ataku? Chyba nie, nie jest. Bo mam jeszcze tutaj coś. Więc weźmy podwójne uderzenie. Mogę jeszcze dobrać trzy karty. Tu jest Omega. Więc jak Omegę wylosuję, to nie będę mógł jej zagrać. Więc niekoniecznie. Chyba należy się powstrzymać. Jak tam z blokiem stoimy? Będę miał 18. Czy zagrać coś jeszcze? Na przykład to. Nie chcę mocy używać. Zagram chyba konkluzję. Nie wiem. Spróbuję. Wyciszenie. Kurde, wyciszenie jest zachowywane. Szkoda. Pełna ręka. Nie mam Omegi wciąż. Chwila, co? Czy Omega się przetasowała tutaj? Co tu zaszło? Czemu nie dostałem Omegi? Beta jest wykluczona. Gdzie jest Omega? Czy ponieważ miałem pełną rękę, to jej nie dostałem? 18 obrażeń. Idzie. Muszę dużo ataków zadawać, żeby sobie blok nabijać. Więc od czego zacząć? Zawsze mogę zrobić to, na przykład 4 z 7-28. Spoko. Razy 7 też by działało. 3 razy 7 to 21. Mogę zrobić tak. Czy jest coś za 1, co chciałbym zagrać? Wyciszenie, żeby to w końcu usunąć. Bio. Kondensator cud. Chcę kondensator. Kuźwa, to jest moc. No dobra. Kondensator... chwila. To mi da 7 razy 2, 14 bloku. Okej, okay, wystarczy, bo mam sferę mrozu. Jeszcze mam farta. Jest odłamek lodu. Dobrze, niech jest. Mogę go też poatakować i w ten sposób dostać blok. To pewnie też wystarczy. No, więc zróbmy tak. To ma chyba więcej sensu. Nawet jeszcze coś za zero. Dobra, starczy. Co? Jeszcze mam energię, to od nunchaka. Spoko. Jest ok. Na razie. O, dostał dużo obrażeń z tego kalendarzyka. No jest wreszcie Omega, dobra. Może przeżyjemy. Chociaż w drugiej formie on się zrobi niebezpieczniejszy. Ale to jest moc. No, no co zrobić? No jest to moc. Zagłada i zniszczenie. No za zero. Czemu nie? To będzie ładnie naładowane. Może osądem się go da jakoś załatwić. Trzy energii? Spoko. Poproszę bloku. Hologram. I co ja bym chciał?
kolejny agregat. Nie no, to mi nic nie da, bo nie mam kart. Nie, mocy nie chcę. Trochę nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tymi mocami. No potrzebuję ich. Ale może źle zrobiłem. Może rozcięcie, żeby go buffować? Rozcięcie cały czas więcej obrażeń zadaje. Albo... zaraz, jakie tu mam sfery? Czy chciałbym jeszcze jedną sferę mrozu? Chciałbym. O, Omega go zabije, dobrze. Osąd, prawie mogę go zabić osądem. Dobra, koniec. No to teraz chwila prawdy. 40 obrażeń. Czy jestem w stanie to zatrzymać jakoś? Słabość. Kiedykolwiek zyskuje blok, tak. Znaczy najpierw blok w ten sposób. Nie, to najpierw to. Bo kiedy zaatakuję, to też dostanę blok. I to też da mi słabość, ok. Źle. Jesteśmy w dupie. On w tej drugiej formie zdjął sobie debuffy wszystkie. Nie dostaje bloku teraz. Za ataki. No to jest problem. Może postawa gniewu, ha ha ha. 25 bloku, ok, dziękuję. To nas ratuje. Stos jest niezły z dużą talią. Dobra. No to jeszcze trochę bloku i trochę osłabienia. 34, no zablokuje to. Dobra, jest ok. Na razie. Ale jedna zła tura i mogę umrzeć. Na szczęście Omega działa wciąż. Tego nie użyję, bo nie muszę. Chcę wyładować tą mroczną sferę jakoś. O kurde, co on zrobił? To był atak. Ok. 18, o, easy. Uch. Ok. Wyładowujemy mroczną sferę. To go ładnie zakosi. Dwie sfery, znaczy jedną sferę za każdego. To nie ma wielkiego. No jest darmowe, więc w sumie ok. Dostanę blok. Sześć wszystkim, dobierz kartę. To jest w sumie darmowe. Chcę same sfery mrozu teraz, żeby Omega go zabiła. No, to jest moja strategia. Więc dobra, piorun kulisty mogę zagrać. Bo mi zastąpi tego... Dobra, co dalej? No spoko, to zada sporo obrażeń. I co? Promień? No dobra, mogę. Dostanę dzwon i agregat. Chciałbym agregat, to mi da dużo energii. Może zakończymy tą walkę, jak walnę to. Hehehe, 25 obrażeń. No to chyba wygraliśmy, tak mi się wydaje. Tak by z tego wychodziło, że chyba tak.
No, mogłem najpierw to zrobić, no ale Omega go zabija w tym momencie. Nie wierzę. Chyba, że muszę jeszcze serce zabić. Siedemset obrażeń. Ale to nie wszystko. Zwycięstwo. Czy to się liczy jako zwycięstwo? No, unlocki się robią w trakcie tych daily challenge'ów. Spoko. O, turbo, rozerwanie i meteoryt jest. No dobra. Daily zrobione. Teoretycznie. Nie było achievementa za to, że zrobiłem daily? Dziwne. Kompendium, statystyki. Może achievementy tutaj jednak to blokują czy coś? No nieważne. Daily zrobione, to było dziwne. Cieszę się, że jakiś unlock z tego był. Chociaż. Zwycięstwo za wyzwaniem. Jestem przekonany, że był jakiś achievement za to. Za wygranie zwycięstwa. Co? Wygranie zwycięstwa. Wygranie daily. Ninja. Boss w jednej turze. 5 kart w talii. Spoko, spoko. Jeden artefakt. Mniej niż 20 minut. 2 godziny ponad. No, może kiedyś. No, ukończ wyzwanie dnia. Czemu to jest nie ten... Nie zrobione. Może mody to... jednak blokują. A może, nie wiem, może musiałem serce zabić. Chociaż nie jestem pewien, nie widziałem tam tych płonących elit. Może byłem ślepy. No nic. Dobra, jestem zadowolony. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.